Dziękuję, witam serdecznie. To będzie dosyć krótka prezentacja, dosyć ogólna. Mam takie poczucie, że wszyscy, którzy tu są, już wszystko wiedzą na ten temat, ale może parę jednak informacji, parę może spostrzeżeń i punktów widzenia nowych do refleksji dodamy. Fundacja Agrinatura, założyliśmy ją już, właściwie to był chyba 2007, w 2009 to tak rozpoczęliśmy działania i znajduje się w moim gospodarstwie ekologicznym, które jest w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Mamy tam też sad dawnych odmian, przez 3 lata prowadziliśmy też RWS, to były same początki. A teraz poproszę, aha, tutaj ważne, nasza strona internetowa i dane kontaktowe, bo powiem troszkę też o naszych działaniach, jakby ktoś potem chciał jakieś informacje, to jest do mnie e-mail po prostu. Poproszę następną. I teraz tak, zanim wejdę w temat nasion, bioróżnorodności, suwerenności, to 2 słowa o działaniach, które mamy w tej chwili, jakby w tym roku są prowadzone. To jest właśnie sadzenie sadów dawnych odmian. W tym szczegółowo będzie w następnej prezentacji, jeżeli byłyby osoby zainteresowane, żeby się zgłosić do tego projektu. Parę osób tutaj obecnych już ma takie sady, więc też może się podzielić doświadczeniami, ale o tym będzie mówił Tomek w drugim projekcie. Natomiast jeszcze 2 słowa, tak dosłownie hasłowo. W tym roku prowadzimy taki projekt o nazwie Demokratyzacja Bio. To jest projekt, gdzie pomagamy rolnikom ekologicznym poprzez szkolenia i też pieniądze na inwestycje w gospodarstwach. To są pieniądze rzędu 16 tysięcy złotych na gospodarstwo, na dosyć dowolne zakupy, czyli z typu sprzęt, tego typu sprawy. I to jest w tej chwili projekt, w którym jakby rekrutacja jest zamknięta, ale sponsor bardzo obiecuje, że będzie kontynuacja w przyszłym roku, czyli rekrutacja byłaby pewnie w okolicach września. Ja oczywiście, jeśli tak będzie, to będę to ogłaszać różnymi kanałami, rozsyłać e-mailami, ale możecie też jakby śledzić na naszej stronie i jakby w okolicach września, jeżeli jesteście rolnikiem ekologicznym, się zainteresować tym tematem. Także tyle o takich bieżących sprawach. Natomiast chciałam teraz powiedzieć trochę właśnie o relacjach pomiędzy suwerennością żywnościową, bioróżnorodnością rolniczą i wolnością nasion, bo tak naprawdę to są tematy, którymi się zajmujemy od lat 15 albo i dłużej. I tak naprawdę uważam, że to powinny być takie hasła, może takie zasady, które w tych wszystkich działaniach powinniśmy przyjąć. Tak? Czyli to hasło suwerenności żywnościowej, bioróżnorodności rolniczej i wolności nasion są takie nierozłączne zasady. Trochę więcej na ten temat zaraz powiem. O suwerenności oczywiście było wczoraj, ale myślę, że warto wrócić do tego, czym ta suwerenność... Co to jest w ogóle suwerenność, tak? Czyli ja to rozumiem tak, no bo mamy różne tam definicje, jako po prostu zdolność i wolność decydowania o sobie. Co jest też nierozłączne z tym, że jako ludzie mamy wolną wolę. I tak naprawdę powinno być to jednym z kluczowych zasad jakby organizacji naszego społeczeństwa, a tak jak wszyscy wiecie, no ostatnio i nie tylko ostatnio tak nie jest. Więc warto wrócić do podstaw. No i teraz suwerenność w przełożeniu na suwerenność żywnościową. Możemy to oczywiście różnie, tak, prawo, nie wiem, narodu, kraju, osoby do decydowania o produkcji, o tym żywności, o tym jaką żywność kupuje, o tym czym się żywimy, ale generalnie często tą suwerenność żywnościową się rozumie na poziomie jakby krajów. Też możemy ją rozumieć oczywiście bardziej lokalnie i bardziej indywidualnie. Natomiast na pewno nie jest ona możliwa bez dostępu do ziemi oraz dostępu do nasion. Tak, i jest w tej chwili niestety to, jak system jest w tej chwili zorganizowany, zarówno dąży do jakby pozbawienia ludzi dostępu do ziemi, jak i do bardzo mocnego ograniczenia tego dostępu do nasion. Więc ten temat nasion jest bardzo kluczowy, bo to jest
to samo życie i jakby bez nasion nie wyprodukujemy. No możemy jeszcze iść na polowanie, ale to też już nie tak prosto. Dobrze, następne. Natomiast bioróżnorodność rolnicza, jakby temat równoległy, ale też powiązany. Więc tak, bioróżnorodność. No bioróżnorodność w ogóle podstawa jakby życia na ziemi. Wszyscy tutaj są związani z ziemią i z życiem. Dlatego ja no, mówię rzeczy, o których już wiecie, ale jakby zauważmy, że ta bioróżnorodność jest na każdym poziomie. Tak? I my jako istoty ludzkie najlepiej ją odzwierciedlamy, ponieważ nie ma dwóch takich samych istot ludzkich. I tak naprawdę to samo występuje w świecie roślin i zwierząt. Tak? Czyli rośliny też nie są identyczne. I jakby system rolnictwa przemysłowego, system rejestracji nasion, system sprzedaży stara się właśnie to wszystko ujednolicić, co jest kompletnie sprzeczne z podstawową zasadą życia. I oczywiście dużo mówi się o zanikaniu bioróżnorodności dzikiej, czyli dużo mówimy o tym, że no giną gatunki, tam tygrysy już wytrzebione, słonie też, ale nadal dosyć mało mówimy o utracie bioróżnorodności rolniczej. A to jest temat dosyć kluczowy i tak naprawdę ta bioróżnorodność rolnicza, ona jest bardzo powiązana z bioróżnorodnością dziką. Na przykład jeżeli giną owady, no to ponieważ mamy monokultury, pestycydy i tak dalej, no to też mamy coraz mniej ptaków dzikich, tak? I na przykład ptaki krajobrazu rolniczego są takim wskaźnikiem tego, czy bioróżnorodność jest na dobrym poziomie. Tak, ja przez jakiś czas prowadziłam też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tam robią badania co roku, liczą te ptaki i jakby to jest taki świetny wskaźnik, na przykład no, chociażby bociany, tak? Bocianów, jak wiecie, mamy w Polsce nadal sporo, aczkolwiek coraz mniej, ale one są typowym wskaźnikiem tego, że kondycja naszej jakby ziemi rolniczej jest nadal dobra, że nadal ta bioróżnorodność jest duża, bo jest dużo właśnie małych ssaków, tak? Nie tylko żab, bo jak wiadomo, głównie małymi ssakami się żywią, a są małe ssaki, no bo jest też niżej są w tym łańcuchu pokarmowym, to co te ssaki jedzą i tak dalej. Więc to jest związane właśnie z dobrą kondycją bioróżnorodności ogólnie. Ta bioróżnorodność rolnicza też na poziomie mikro też działa, tak? Czyli na przykład mamy bakterie w glebie, mamy bakterie, które człowiek ma we własnym przewodzie pokarmowym, które też są jakby znamionem dobrej kondycji zdrowia człowieka. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo powiązane i jakby jedno odzwierciedla drugie. Natomiast tutaj przerywnik obrazkowy. Dobra, jedźmy dalej. Dalej. Więc ta bioróżnorodność w rolnictwie bardzo nam zanika. Zaczęto o tym mówić jakieś 40 lat temu. Ja nie chcę tu się wgłębiać w to, jak źle jest. Tak? Natomiast no, to jest tak, jak Maciek mówił wczoraj, że musimy już regenerować, tak? Nie wystarczy już zahamować, przestać i tak dalej. Musimy teraz jakieś działania naprawcze po prostu zacząć wdrażać. No ale generalnie od ponad 100 lat w tej chwili zginęło na świecie ponad 75% odmian roślin użytkowych, tak? To dotyczy roślin, to dotyczy też zwierząt hodowlanych, tak? No ja teraz jestem w zasadzie na diecie wegańskiej, ale jakby rasy zwierząt, które były kiedyś hodowane i które były przystosowane do takich właśnie naturalnych warunków hodowli, też wyginęły ze względu na uprzemysłowienie hodowli i też niektóre organizacje pracują nad tym, żeby to przywracać. Tak, na przykład krowy polskie czerwone. My też mieliśmy zresztą jeszcze jako Społeczny Instytut Ekologiczny taki projekt przywracania tych krów do gospodarstw głównie ekologicznych, bo one tylko w warunkach takich naturalnych mogą żyć, a jednocześnie są dużo bardziej odporne od tych ras jakby przemysłowych, tak? I zresztą dają bardzo dobre mleko. Dalej poproszę. Następny. Tak. O, coś się, a, tutaj różnorodne fasolki jako obrazek. No, także generalnie to ma bardzo duże przełożenie na naszą dietę, ta utrata bioróżnorodności rolniczej.
I tak jak wiecie, generalnie teraz żywimy, że tak powiem, świat się głównie żywi pszenicą i kukurydzą. W dodatku kukurydzą w dużej mierze modyfikowaną. Natomiast na przykład w Meksyku kiedyś było o wiele, wiele więcej tych gatunków kukurydzy. Tak, 80% wyginęło przez ostatnie stulecie. Tak, na przykład 7,5 tysiąca odmian warzyw zostało wykreślonych z Narodowej Listy Nasion USA. Generalnie nie są to dobre wieści i jakby przywracanie tej bioróżnorodności naprawdę jest bardzo istotne i dla całego ekosystemu, i dla naszego zdrowia. Dalej poproszę. O, na przykład przykład. Kiedyś pory w Polsce, tak? Dzisiaj mamy pory zimowe, pory letnie generalnie. Kiedyś było tych porów naprawdę dużo różnych. Obrazków akurat tutaj nie znalazłam, ale to dotyczy praktycznie każdego warzywa, tak? Czyli każde warzywo, burak, por, dynia, było tych odmian naprawdę, nie wiem, 20-30 i każda odmiana była przystosowana do innych właśnie trochę warunków klimatycznych, tak w innym miejscu Polski uprawiana, inne miała walory smakowe, inne jakby inaczej była używana w kuchni, więc naprawdę jest to takie bogactwo, które jest jeszcze do odkrycia i do przywrócenia. Poproszę dalej. Dalej, Mateusz. Więc te działania wokół rolnictwa i nasion są szczególnie ważne dla zachowania i przywrócenia bioróżnorodności. Aha, no i jeszcze raz dlaczego? No tu też nie ma sensu wchodzić w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, ale generalnie to jak system, który no poniekąd sami też stworzyliśmy, albo przynajmniej daliśmy przyzwolenie na to, żeby on został stworzony, jest sprzeczny z podstawowymi zasadami, według których życie jakby się rozwija. Tak? Czyli standardyzacja, uprzemysłowienie, narzucanie tej jednolitności, pseudowydajności, tak? Bo to jest pseudowydajność. Jak wiadomo, koszty są dużo większe niż rzeczywiste jakby zyski z tego systemu. Kontrola, tak? Oczywiście GMO, no to już nie będę wchodzić, ale generalnie widzimy to codziennie, zwłaszcza w zubożeniu naszej diety i w braku jakby dostępności do tego niesamowitego bogactwa, które mieliśmy. Ono też było, jeżeli mówimy o roślinach jakby hodowlanych, to też jakby ludzie to tworzyli przez dziesięciolecia, tak? No bo warzywa to nie jest tak, że one były dzikie, to też było jakieś selekcjonowanie tych odmian, tak? Czyli jakby ileś tysięcy lat historii ludzkości było, żeby różne te odmiany wyhodować i niestety dzisiaj jest to w niedobrym punkcie wyjścia. Dobrze, dalej poproszę. I teraz tak, parę słów o nasionach, jeżeli chodzi o regulacje. Nie chcę wchodzić bardzo szczegółowo w ten temat regulacji, bo to są jakby setki stron, nie zawsze dobrze przetłumaczonych. Poza tym one się bardzo zmieniają, tak? Na przykład pod koniec tego roku w grudniu wchodzi nowa regulacja unijna. W 2021 już jest zaplanowana kolejna regulacja unijna. Ale generalnie po pierwsze nasiona sprzedawać oficjalnie mogą tylko firmy nasienne. Żeby takie nasiona sprzedawać, one muszą być zarejestrowane, muszą być oczywiście odpowiednie opłaty wniesione. I teraz tak, żeby takie nasiono, taka odmiana została zarejestrowana, to ona właśnie musi spełniać te kryteria jednolitości, powtarzalności. Tak? Czyli z założenia to już jest coś, co nie jest, co jest jakby sprzeczne z naturalną ewolucją. Tak? Bo nasiona, które są wysiewane nawet w różnych warunkach, one zmieniają swoje cechy. Więc jakby utrzymanie tych idealnych cech, tego, że ta roślina ma mieć tyle listków o takich odchyleniach, tak, już jest sztuczne. A to właśnie jest wymagane, żeby to zostało zarejestrowane i jakby dozwolone do sprzedaży. Tak. Teoretycznie tak. Natomiast to już właśnie pokazuje, że te odmiany są po pierwsze trzeba je kupować za każdym razem od tego hodowcy, tak,
który odpowiednio to selekcjonuje, żeby znowu to było takie samo. Więc to nie są rośliny, które się jakby... No bo ludzie nie zbierają tych nasion na ogół ponownie, tylko kupują je za każdym razem, żeby za każdym razem otrzymywać ten sam ogórek tak o tym samym kolorze i tej samej długości. I to dotyczy wszystkich nasion, tak? Znaczy zbóż, wszystkiego. Więc natomiast jakby w stanie naturalnym, jakby to wysiewać co roku i po prostu zbierać, to się nie utrzyma to, tak? To praktycznie nie ma na to szans, bo ewoluuje ta roślina. Więc generalnie te regulacje są oparte właśnie na tym, tak? Jeżeli chodzi o wymianę jakby nasion, było wiele prób, żeby też ją zabronić prawnie, tak? W tej chwili to jest tak, że jakby jest dozwolona wymiana nasion. Oczywiście i tak nikt, znaczy róbmy to, tak? Niezależnie od wszystkiego. Natomiast było ileś prób, żeby to zabronić, tak? W tej chwili ta regulacja, która wchodzi w tym roku, ona na przykład bardzo ogranicza geograficzne przemieszczanie się nasion, tak? Czyli to jest taka regulacja o tak zwanym zdrowiu roślin, no bo wiadomo, że wszystko to zawsze jest wprowadzane pod hasłem bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej, co oczywiście jest totalnym oszustwem bazującym na jakby wzbudzaniu różnych strachów przede wszystkim. Ale to jest właśnie wykorzystywane, tak? To pseudo bezpieczeństwo. Więc na przykład wymiana będzie utrudniona przez to, że pomiędzy granicami będą bardzo zaostrzone kontrole i tak dalej. Tak? Więc w rolnictwie ekologicznym też mamy taką sytuację i to jest na przykład jeden z dużych problemów, z którym się borykają rolnicy ekologiczni, że nasiona w rolnictwie ekologicznym muszą być ekologiczne, tak? Certyfikowane, ekologiczne, certyfikowane. Rolnik może jakby zebrać własne pod warunkiem, że on już jest ekologiczny, więc może użyć własne nasiona, ale też nie w przypadku produkcji na większą skalę. Tak? Musi mieć ten dowód, że ma kwalifikowany materiał siewny. I są jakby odstępstwa, no bo wiele właśnie odmian czy roślin nie jest dostępnych jakby z certyfikatem ekologicznym albo jest bardzo drogich z certyfikatem ekologicznym. Bo, no, dlaczego drogich? Dlatego, że właśnie też firmy nasienne, które muszą przejść przez ten cały proces rejestracji, to jest kosztowne i im się nie opłaca robić nasion ekologicznych, jeżeli jest, za mało mają klientów na to. Tak? Dlatego tych nasion ekologicznych jest mało. Więc jakby tutaj to rolnictwo ekologiczne jest jakby złapane w taki pomiędzy młotem a kowadłem, że z jednej strony nie ma tych nasion ekologicznych, bo jest za mało rolników kupujących, z drugiej strony ci rolnicy muszą kupować ekologiczne, no więc znowu ta baza odmian i roślin, które mogą uprawiać, się zmniejsza. I jakby są na razie możliwe odstępstwa, jeśli właśnie nie ma danej odmiany, żeby użyć materiału konwencjonalnego, ale to ma być ukrócone w 2021 roku kompletnie. Więc no tak wygląda w tej chwili system regulacji prawnych. To nie znaczy, że nie możemy nic z tym zrobić. Ja generalnie mam w tej chwili takie poczucie, że systemu zreformować się nie da. Trzeba stworzyć inną, tak, może nawet nie system, po prostu inną rzeczywistość. Jeżeli, że tak powiem, odpowiednia ilość osób stworzy nową rzeczywistość, to tamta przestanie być już na tyle atrakcyjna, że po prostu sama upadnie. Oczywiście będąc rolnikiem ekologicznym, będąc rolnikiem, sprzedając rzeczy oficjalne jeszcze w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, trzeba o tych sprawach wiedzieć, tak, żeby jakoś sobie z tym radzić w ten lub inny sposób. I teraz tak, działania właśnie na rzecz tej wolności nasion i namnażania bioróżnorodności, szczególnie jeżeli chodzi o rośliny, no bo też właśnie zwierzęta też jakby tutaj są istotne, ale mówimy dzisiaj głównie o roślinach. Prowadzone są od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, my to zapoczątkowaliśmy bodajże no ponad 10 lat temu. Było utworzone też takie stowarzyszenie w Pokrzydowie. Tam jest bardzo dużo rolników ekologicznych. Miecio Babalski, który od wielu jest takim pionierem. Było to stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras.
organizowało co parę lat taką konferencję Misja Bioróżnorodność, gdzie właśnie bardzo dużo osób zainteresowanych tematem też się pojawiało. Natomiast trochę to upadło w tym sensie, że nie udało nam się właśnie zrobić tego, co, o czym wczoraj też mówiliśmy, czyli jakby tak sieciować tego, zrobić takiego ruchu, tak? To, co na przykład wydaje mi się udało trochę przy RWS-ach, że ten temat RWS-ów jakby załapał w Polsce i jest kontynuowany tu i ówdzie, to jakby w kwestii nasion i bioróżnorodności też są jakieś małe inicjatywy, natomiast jeszcze mam poczucie, że one jeszcze są za mało jakby połączone, że nie ma jeszcze takiego ruchu, takiej grupy, takich wielu ruchów. Bo też uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma sensu takiego zrzeszania się może w jakieś struktury, tak, gdzie mam jakąś jedną organizację, która tam ma pod sobą ileś organizacji, że rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, gdzie trzeba to robić przede wszystkim sieciowo, poprzez łączenie inicjatyw, wymienianie się jakby na jednej płaszczyźnie, ale tutaj jeszcze tego brakuje w Polsce, tak? Bo Stowarzyszenie dla Dawnych Odmian nieraz w tej chwili nie działa, po prostu no, brak funduszy, brak personelu, brak czasu. Także głównie my jako Agrinatura takie jakby od naszej strony coś robimy. Są takie inicjatywy właśnie tutaj, też widziałam, też chyba jakiś był festiwal wymiany nasion właśnie w tej, i tak dalej, ale za mało te inicjatywy są połączone. Natomiast to dotyczy też innych tematów rolniczych w Polsce i tu chciałam jeszcze dwa słowa na ten temat. Możemy dalej. Że generalnie, tak, no bo mówimy o suwerenności żywnościowej, mówimy o rolnictwie, naprawdę nie doceniamy tego potencjału, ten potencjał cały czas mamy niewykorzystany, tego, że po pierwsze mamy bardzo dużo obszarów wiejskich, bardzo dużo osób mieszkających na wsi, tak, zupełnie inaczej jest, nie wiem, we Francji na przykład. 88% uprawianej ziemi nadal należy do gospodarstw tak zwanych rodzinnych, tak, one oczywiście są większe i mniejsze, ale mamy milion, blisko 1 800 000 rolników. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie w tej chwili tyle, ale to jest nadal unikalne w Europie, tak, że tych rolników mamy tak dużo. Bardzo małą wielkość średniego gospodarstwa, biorąc pod uwagę, że kraj jest płaski, to nadal te gospodarstwa są bardzo niewielkie i to jest też ta bioróżnorodność, to jest też możliwość tej bioróżnorodności. I pamiętajmy, że 1/3 gospodarstw posiada mniej niż 5 hektarów ziemi. Więc tak naprawdę my jesteśmy krajem rolników rodzinnych i to, że nie ma u nas ruchu jakby takiego tych rolników rodzinnych, tych wiesz, ekologicznych, nieekologicznych, różnych, tak, nieważne, to jest też jakiś taki ewenement, bo mamy potencjał, żeby coś takiego stworzyć. Tylko właśnie pytanie, w jakiej formie. Dobra, jedźmy dalej. No jeszcze też tak, że to nie jest tak, że rządowo, systemowo nic się nie robi z tą bioróżnorodnością. Tak, jest ileś instytucji w kraju, które zajmują się jakby zachowywaniem tych nasion, zachowywaniem tych odmian, jakby mają różne poletka. Można w ogóle z banków genów jakby narodowych dostać jakieś malutkie tam próbki, żeby sobie wysiać, więc to też trzeba o tym wiedzieć. Natomiast no wiadomo, że nigdy naukowcy jakby nie przywrócą tego do prawdziwego życia, tak? To muszą zrobić ci, którzy uprawiają ziemię, czy w ogródku, czy na polu. Dobra, dalej. Tak, tu są na przykład poletka doświadczalne, można wchodzić we współpracę z takimi instytutami wysiewać, ale to wszystko są takie dosyć marginalne działania. Natomiast dwa słowa jeszcze o tym, jak to wygląda w Europie. Jest bardzo prężna organizacja w Austrii, na której tak naprawdę chcieliśmy się wzorować, ale się nam to nie udało do tej pory. To jest organizacja Archenoa. Jest to organizacja członkowska, czyli oni żyją jakby ze składek członków. Mają w tej chwili 14 tysięcy osób zapisanych, które płacą składki na działania organizacji, ale też jakby sprzedają nasiona, omijając jakoś te wszystkie regulacje, bo głównie robią to, że to jest hobbystyczne, takie i owakie, no jakoś sobie z tym radzą. Mają fantastyczny ogród demonstracyjny, robią bardzo dużo wydarzeń, ale przede wszystkim jakby bardzo regularnie monitorują to, co się dzieje w prawie i organizują warsztaty w Austrii, gdzie zjeżdżają się właśnie podobne organizacje z całej Europy. Poproszę o następny. I teraz będzie warsztat właśnie, gdzie będą rozmawiać o tych nowych regulacjach, które wchodzą w tym roku.
My się tam nie wybieramy. Jeżeli ktoś, nie wiem, jest zainteresowany, oczywiście to jest po angielsku wszystko prowadzone, jeżeli ktoś jest zainteresowany jakby śledzeniem tego, zapisaniem się na listę, może nawet pojechaniem na ten warsztat, oni tam nie finansują całości, ale jak powiecie, że jesteście z biednej organizacji w Polsce, to można dostać jakieś środki, przynajmniej część jakby kosztów zwrócić, bo tam fantastyczni ludzie przyjeżdżają właśnie z całej Europy, tylko że to są właśnie sesje o regulacjach, tak? Czyli jeżeli ktoś chce brać udział w tym lobbingu na rzecz lepszego prawa, na rzecz wolności nasion, to warto z nimi to robić. Natomiast no to jakby już są specjalistyczne dyskusje, gdzie tu lobować, co w parlamencie i tak dalej. Poproszę dalej. To są różne jabłka. I tak naprawdę w każdym kraju Europy są na ogół lepiej rozwinięte organizacje niż u nas, zajmujące się właśnie tym tematem. Tu na przykład mamy Garden Organic w Anglii. To jest taka dość duża organizacja, która też ma ogrody, też dużo bardzo nasion wysiewa i oni na przykład na tej zasadzie te nasiona jakby rozdają, że też mają członków i nasiona są jakby za darmo w ramach opłaty członkowskiej, ale każdy sobie wybiera jakie chce, tak? Czyli też jakby omijają tą niemożność sprzedaży nasion, bardzo się opierają na pracy wolontariuszy, którzy tam siedzą, te nasionka segregują i tak dalej, ale to jest naprawdę bardzo duża organizacja też członkowska, czym że no to jest akurat specyfika angielska. Tam oni też są jakby do takich społecznych organizacji przyzwyczajeni, biorą w nich udział. Tu mamy organizację szwajcarską, która też fajnie bardzo działa, i oni jakby zajmują się roślinami i zwierzętami i też takie oznakowanie wprowadzili do sklepów. To, co my kiedyś próbowaliśmy w Polsce, czego w zasadzie nam się nie udało, czyli produkt pochodzący, czyli coś zupełnie innego od certyfikatu ekologicznego, produkt pochodzący z bioróżnorodności rolniczej. Czyli na przykład właśnie dla mięsożernych, że jest to mięso z jakiejś dawnej rasy, która jest hodowana na jakby tak prawie że na wolności i jakby w innych warunkach. To, że na przykład jabłka są właśnie dawnych odmian, a nie takich przemysłowych, tego typu oznakowanie. My takie oznakowanie stworzyliśmy jako AgriNatura, nawet chyba to opatentowaliśmy, ale jakby no potem zabrakło środków, sił, żeby rzeczywiście takie produkty z tym oznakowaniem na rynek wprowadzić. Tak? Taki znaczek podobny do naszego logo, właśnie wymyśliliśmy produkt z rolniczej różnorodności biologicznej. I to jest na przykład coś, co uważam warto by pociągnąć. Niekoniecznie to, co tak jak my to wymyśliliśmy, ale to też wracając do tego, do tych różnych poziomów rolnictwa, tak? Że mamy powiedzmy zrównoważone, ekologiczne, biodynamiczne, regeneracyjne. Tak, nie musimy się tak sztywno już, to ekologiczne to może w tej chwili będzie takie najbardziej znane dla szerokiej publiczności, tak? Ale możemy tworzyć inne jakby kryteria i na przykład to kryterium bioróżnorodności możemy tworzyć. No więc to są takie właśnie przykładowe działania. No i teraz tak, co możemy zrobić w Polsce, żeby dalej to pociągnąć? Nie wiem. Fajnym tematem są kręgi nasion, czyli to jest takie coś, że jeżeli jest grupa rolników, każdy na przykład namnaża tylko dwa rodzaje, ale wtedy już możemy się tymi nasionami wymienić i mamy tych nasion własnych dużo więcej, tak? To w Portugalii jest dość popularne, te kręgi nasion. Tu mamy takie pomidorki skądś też przywiezione, bo my w fundacji też mamy taki jakby lokalny bank genów, czy jak to mówimy, dom nasion, bo ostatnio słyszałam, że właśnie bank to nie brzmi fajnie, więc dom nasion brzmi fajniej. I na przykład jeżeli chcecie, szukacie teraz jakiejś niewielkiej ilości ciekawych nasionek, to możecie do mnie napisać, bo oczywiście mamy to, nie mamy katalogu, nie zdążyliśmy go zrobić, ale mogę wam wtedy napisać, jakie mamy, bo głównie warzywa, tak? Warzywa mamy, więc jakieś właśnie pomidorki czy coś mogę przesłać. Poproszę dalej. Aha, i jeszcze tak, parę słów przypomnienia generalnie o tych nasionach, jeżeli zastanawiacie się, jakich nasion użyć, tak? Bo tak jak mówiłam, w rolnictwie ekologicznym tylko nasiona ekologiczne albo po uzyskaniu odstępstwa mogą być nasiona konwencjonalne niezaprawiane. Pamiętajcie, że jeśli kupujecie nasiona, większość nasion konwencjonalnych jest zaprawianych, czyli już jest spryskanych czymś, na ogół to są różne środki grzybobójcze. I jakby to nasiono już wkładając je do ziemi, już mamy tam jakieś toksyczne środki i ono też nie jest jakby, nie ma swojej takiej naturalnej siły.
Więc, natomiast są też oczywiście nasiona konwencjonalne niezaprawiane. Trzeba po prostu przeczytać dokładnie, co jest na opakowaniu. Jeżeli chodzi o mieszanice F1, bo to jest dużo też takich informacji na ten temat nieścisłych, to absolutnie nie są modyfikowane genetycznie nasiona. Chodzi o to, że jakby są skrzyżowane dwie linie, które dają jakby bardzo wydajne nasiono jakby w tym kolejnym pokoleniu, ale ono potem już nie ma, nie zachowuje tych cech, tak? Bo to są jakby skrzyżowane dwie linie rodzicielskie, że te ogórki jakby w pierwszym pokoleniu są super, ale jeżeli potem te nasiona weźmiemy, to już nie wiemy, co to wyda w następnym, tak? Czyli jakby kupując F1, rolnik ma gwarancję, że ten ogórek właśnie będzie taki, jaki ma być, długi, zielony i tak dalej, ale już nie może sobie tego nasiona sam namnożyć, wyjdzie mu co innego. Coś mu wyjdzie, tak? Ale nie wiadomo co. Więc jakby to też trzeba zrozumieć, że jest to praca hodowców i oni oczywiście też mają prawo no, za to, że się napracowali, dostać wynagrodzenie, więc też nie można jakby totalnie tego krytykować. Natomiast no, nasiona F1 nie są nasionami, które sprzyjają właśnie takiej wolności, suwerenności, bioróżnorodności, w tym sensie, że właśnie nie możemy sami ich namnażać, uzyskiwać tego samego plonu. No, ale generalnie trzeba się nauczyć przynajmniej podstaw zbioru nasion i szczególnie we własnych uprawach, w uprawach na jakąś niewielką skalę, to jest to możliwe i jest to jak najbardziej wskazane i jest to właśnie gwarancja tej bioróżnorodności. Poproszę dalej. I właśnie pamiętajmy o tym, co już powiedziałam, że nasiona są jakby żywe, czyli wysiewając je w danych warunkach klimatycznych, tak, to nie trwa tyle, co pokolenie ludzkie. Każde pokolenie jest już trochę inne. Ono już jest bardziej przystosowane do tych warunków. Tak. Kolejny zbiór nasion to już nie są te same nasiona. W zależności od tego, jaka była pogoda, gdzie to było, więc sami wtedy jakby bierzemy udział w tej ewolucji. I też to jest to, co nie jest robione właśnie w bankach genów tych rządowych. Te nasiona nie są wysiewane, tak? Także nawet jeśli mamy te banki tam na Antarktydzie czy gdzieś, oczywiście one pewnie zachowały jakąś tam siłę, bo są pozamrażane i tak dalej, ale to nie są nasiona, które żyły na przykład z tymi zmianami klimatycznymi, które są, więc my nie wiemy, jak one się zachowają, jeśli zostaną wysiane. Tutaj taki obrazek z naszego. No i możemy tworzyć właśnie te lokalne banki nasion czy domy nasion. Na jakiej zasadzie tym się wymieniać, jak omijać te regulacje. No to jest już twórczość jakby. Bardzo dużo jest materiałów w sieci, tak, jak zbierać nasiona pomidorów. No bo to trzeba wiedzieć, tak, co się krzyżuje, co się nie krzyżuje, jak to zbierać, jak to suszyć, jak to przechowywać. Tak, każda roślina jest troszeczkę inna. No i tyle naprawdę na zakończenie. Także ja uważam, że te hasła, jeszcze cofnijmy na chwilę, że te hasła powinny być jakby zawsze razem i jakby warto o tym pamiętać. I mam nadzieję, że to wreszcie jakby załączy się wszystko i zacznie jakoś funkcjonować nawet w tych małych, lokalnych inicjatywach. Poproszę dalej. I to, co mówił też Mateusz wczoraj, że ważne jest to łączenie inicjatyw. I dlaczego to nam się w Polsce tak nie do końca udaje? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest też taki trochę mentalny opór tej takiej, że my w takim schemacie trochę jakby braku tego dobrobytu byliśmy wychowani przez wiele lat i w tym schemacie konkurencyjności. I dlatego nadal mamy trochę taką tendencję do konkurowania między sobą, nawet wśród ludzi, którzy robią różne pozytywne inicjatywy. I wydaje mi się, że to się teraz zmienia i że rzeczywiście wchodzi ta zdolność do współpracy i to zrozumienie, że jakby to, co robimy, jest tak potrzebne, że i tak starczy miejsca dla wszystkich. I wszyscy jesteśmy potrzebni w tych wszystkich działaniach właśnie i tak jest nas jeszcze trochę za mało, a może nas jest już dużo, ale jeszcze o tym nie wiemy. Także jakby pozbądźmy się tego poczucia, że może o ja tutaj byłem pierwszy, tak, bo też mamy takie organizacje, które mówią, no właśnie my pierwsi to zapoczątkowaliśmy w Polsce, tak, no super, ale jeszcze fajnie, jak jeszcze więcej ludzi to dzisiaj robi. Także my też próbujemy się, czasami podkreślamy, że coś zrobiliśmy pierwsi, no bo każdy lubi jakieś tam uznanie, ale jakby to nie jest istotne w tej chwili. Ważne jest, żeby jak najwięcej osób to robiło, kontynuowało, podejmowało takie inicjatywy.
I jeszcze też bardzo ważne mi się wydaje dzisiaj, żebyśmy naszą całą energię inwestowali właśnie w tworzenie nowego. Dlatego my na przykład się bardzo odsunęliśmy od pracy z lobbyingiem, z regulacjami i z reformowaniem tego, co jest, bo mamy poczucie, że to bardzo dużo zjada czasu, energii, a to nie jest reformowalne, bo ma niewłaściwe zasady. Tak? Jeżeli te zasady na przykład suwerenności, bioróżnorodności, wolności będą uwzględnione, to mamy wtedy zupełnie inne regulacje. Tak? Natomiast zmiana regulacji, które są oparte na fałszywych zasadach, to i tak są jakby kosmetyczne poprawki i tylko szkoda czasu i energii. Więc jakby trzeba wiedzieć, jak jest i jakby rozumieć to, natomiast naprawdę tworzyć to, co chcemy, mówić o tym, co chcemy, mówić o zasadach, które mają być i jakby wspierać się nawzajem. I poproszę ostatni slajd. I wydaje mi się, że to właśnie będzie ta sieć i potem ta skorupa tak pęknie, tak? Tu będą te miejsca i to się wszystko połączy i wtedy będzie już super. Także dziękuję bardzo.